Dobry wieczór. Cześć, mordeczki. Cześć, mordeczki. A. Cześć, mordeczki. Cześć. Cześć. To co? Przyjechaliśmy na nasze zimowe ferie do Bad Hofgastein w Austrii. Jest zima. Dużo śniegu. Jesteśmy bardzo zmęczeni, bo droga zajęła 10 godzin. 10 czy 9? 10, bo jakieś przystanki były, te korki potem pod koniec, jechaliśmy rano o 6 do. I o 5, nie, przepraszam, za 24 jsme byli na miejscu. Czyli gdyby okulary będzie bardziej profesjonalnie wyglądało, on ci widzę. No i tego, tak, i przyjechaliśmy. Jest to nasza pierwsza zima. Tak, pierwsza zima bez instruktora, pozdrow Pawełku. Serdecznie zdrowimy Pawełka tak. Z tego miasta i Liduszkę. Tak jest. Dzięki Pawłowi dzisiaj możemy sobie śmigać w Alpach. Będzie fajnie. Bo dzisiaj będziemy robić serię daily vlogów tak zwanych z naszego pobytu w Alpach. Zawsze będzie zainteresowany trasami. Tak, bo w sumie to zawsze jakieś tam teledyski się robi, nie? Wiecie jak ja to robię. A teraz robimy vlogi. I będzie po prostu po całości puszczone. Tyle w temacie. Trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dali rady. Żebyśmy się nie połamali. Widzimy się jutro w kolejnym bloku. A teraz zaczynamy pierwszy odcinek. Nagrywamy. Gdzie jedziemy, kochanie? Jedziemy na Alpy, kochanie. Jedziemy sobie w Alpy poszusować. Będziemy sobie suszować. Suszować będziemy. Będziemy sobie suszować po fajnych górkach. Dokładnie. Takich jak Puchatek, Śnieżka. Harachów idę sprawy. Harachów. Wszystko w kupie. I bardziej strome. Będzie fajnie, naprawdę. A jak się jedę? Opowiedz nam o tym, jaka jest droga. No, droga jest bardzo sympatyczna, jak widać. Jak widać, jest suchutko, tak? Jest naprawdę sucho. Sucho. Sucho jest. Można cisnąć. Aktualna prędkość to 160 na godzinę. Nie trzeba w ogóle nic się da. No, śniadankośmy zjadli, prawda? Śniadanko zjedliśmy, wypiliśmy kawę. Tempomat włączę, bo po co to trzymać? Jest taka opcja. 160 na godzinę i jedziemy sobie. No, kilometry letnie lecą. Tak, zostało 729 km. O, jeszcze selfie jedni. To już, okej. Okay. Witamy ponownie w podróży. Taki mamy przystanek po drodze. Tak mój mąż. Naprogramował GPS-a. Tak, żarełko po trasie się nazywa. Użyj zjazdu, potem... Dobra, teraz następny cel. Cel? Toaleta. Pierwszy korek od godziny 6 rano. To nie tak źle. Nie. Nie źle, zostało nam 292 km. Zafokusuj. Fokusuję. Jest. No, że jedziemy pierwszy koreczek. Jest godzina 15 po 12. Jesteśmy na razie grubo przed czasem, nie zakładaliśmy. Bardzo grubo. Nawet nic nie jedliśmy, bo nie było sensu. No jak my zjedli? Mamy pełną torbę. Mamy torbę, ale nie jedliśmy tam na tym, na mostku. No nie, no bośmy byli głodni, my szybko dojechali, myśmy tam. Za szybko dojechałem. Przewidywaliśmy o pół drugiej godziny później, ale mój mąż tak przycisnął. No, niestety trasa była i warunki takie, że dwie godziny wcześniej. No. No. Także tak to było, nie? Też tak można, nie? Można. Teraz rozkoszujemy się ciszą, bez muzyki. Mhm. Dojeżdżamy właśnie do Monachium, tak swoją drogą. Zostało do Monachium 58 km. Na razie śniegu nie widać, jest tam jakieś popuszki, ale jak na razie nic szalowego. No podejrzewam, że będzie. Jeszcze będzie, wiesz? Mhm. To na tyle, nie? Tak. Halo, halo. Halo, halo. 184 km.
jak widać, zaczyna się ładnie robić. Słoneczko świeci naprawdę wibownie. Już jakieś zalążę górek też widać. Trzeba hamować. Ale jest ładnie, ładnie jest, ładnie. Czuć, że inny klimat. Zmierzamy w tym kierunku. Idziemy w dobrym kierunku. Także, kochani, właśnie dojeżdżamy do Alp. Jak widać, przed nami Alpy. Jaki cudowny widok. Zapierający dech w piersiach. Przecudownie, naprawdę. A gdzie dalej? Naprawdę. Sanki mamy zapakowane. Będziemy na sankach sobie zjeżdżać. Prawda, kochanie? Tak, kochanie. To będzie nieciekniczowe, trzymaj to. Ale z aparatem ciężko uchwycić to, co się widzi. No. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy głodni. Bardzo bigosik jest. To nasza hacienda. O, elegancko jest tutaj. Muszę zobaczyć. Nie rozpakowani. Jeszcze nie rozpakowani, o. Ale długo świnia. Tak to wygląda tutaj. O. Oho. Proszę was bardzo, o. I sypialenka, elegancja, Francja. Dobra, bo będziemy dzisiaj dużo pić. Nie wiem, czy dużo po tej podróży, ale... Ale coś tam się chlapnie, nie? Na przyjazne musi być, nie? Bo koniecznie. Ale to trzeba sobie napić. Oczywiście, co się robi pierwsze po przyjechaniu w Alpy? Robi się knedlo, wepszo, zelo, żeby było jasne. Knedlo, wepszo, zelo się najpierw robi, proszę. Jak w Radisonie. O, zaparowało, ale to nic. O, proszę. Jak w Radisonie, knedlo, wepszo, zelo. Będzie normalnie.